Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacyjne. 23% głosów, tyle według sondaży Exit Poll zdobył prezydencki blok Petra Poroszenki, który tym samym wygrał przyspieszone wybory parlamentarne. Wstępne wyniki mają zostać ogłoszone w środę. Drugie miejsce w wyborach parlamentarnych na Ukrainie zdobył Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka. Trzecie Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego. Do parlamentu dostali się także blok opozycyjny, Radykalna Partia Ołhelaszki i Nacjonalistyczna Swoboda. Tuż po zakończeniu głosowania prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podziękował obywatelom za poparcie w wyborach. Jak powiedział, już dziś mają zostać podjęte rozmowy o koalicji. Mamy 10 dni, podczas których musimy stworzyć rząd, najlepszy rząd na Ukrainie. Żaden inny nie poradzi sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi dziś kraj. Swojej radości z wyników wyborów nie kryją także sami mieszkańcy Ukrainy. Naprawdę wierzę, że jest szansa, by całkowicie zmienić parlament, a więc podjąć nowy kierunek integracji europejskiej. Według premiera Arsenija Jaceniuka wygrane wybory przyniosą głębokie zmiany na ukraińskiej scenie politycznej. Mam nadzieję, że nowy rząd zostanie utworzony wyłącznie z profesjonalistów, którzy są w stanie przeprowadzić reformy i wprowadzić zmiany na Ukrainie. Tyle tylko, że większość nowych deputowanych będzie miała bardzo małe doświadczenie polityczne, a wyzwania, jakie stoją przed Ukrainą, są duże. Zbliżenie z Europą, ułożenie stosunków z Rosją i ratowanie upadającej gospodarki. We wczorajszym głosowaniu nie wzięli udziału mieszkańcy zajętego w marcu przez Rosję Krymu, a także kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów Donbasu. To około 5 milionów osób. Separatyści chcą przeprowadzić własne wybory. Odbędą się one 9 listopada do tak zwanego Parlamentu Noworosji. Powracamy do sprawy upamiętnienia w Działdowie dwóch Niemców, którzy byli ściśle związani z SS oraz obozem zagłady Kahl-Soldau. Cała sprawa wyszła na jaw podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz miasta odpiera zarzuty jednego z radnych o celowe działanie. Radny odpowiada, brak wiedzy nie zwalnia z odpowiedzialności. W tle całej sprawy pozostaje tragiczna historia obozu założonego przez Niemców. Działdowo, miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w którym za czasów hitlerowskich funkcjonował obóz Kahl-Soldau. Ostatnio zrobiło się o nim głośno za sprawą m.in. tej tablicy. To na niej bowiem widnieje nazwisko ślusarza i kowala Hansa Gerlacha. Jego syn był członkiem SS, dlatego jak wskazuje radny Działdowa Grzegorz Mrowiński, tablica z jego nazwiskiem nie powinna znaleźć się na terenie miasta. Byli to Niemcy, którzy mieszkali przed wojną w naszym mieście. Oczywiście z racji tego, że nie chcieli wyjeżdżać, musieli przyjąć obywatelstwo polskie, natomiast nigdy oni nie zostali Polakami. Co więcej, w okresie międzywojennym w fabryce Gerlacha działała radiostacja niemiecka, natomiast sam Gerlach swoją postawą bardzo często, również pan Koszowicz, swoją postawą bardzo często wyrażali oburzenie i sprzeciw, że miasto Działdowo w 20 roku zostało przyznane Polsce bez plebiscytu. Druga kontrowersja dotyczy postaci Herberta Koszowicza, ojca Jurgena Koszowicza, z którym burmistrz zasadził w parku Jana Pawła II drzewko pojednania polsko-niemieckiego. Herbert Koszowicz był strażnikiem obozu Kahl-Soldau. Jednak archiwa Instytutu Pamięci Narodowej są w obu przypadkach bardzo ubogie. Burmistrz miasta Bronisław Mazurkiewicz całą sprawę traktuje jako element kampanii politycznej. Radny Grzegorz Mrowiński, który ujawnił całą sprawę podczas sesji Rady Miasta, jest jego rywalem w walce o kierowanie Działdowem. Te wydarzenie miało miejsce 2 lata temu. Dokładnie. Pan Grzegorz Mrowiński, który jest radnym Rady Miasta Działdowa i nauczycielem historii, myślę, że o wiele wcześniej znał przeszłość syna pana Gerlacha, ale dopiero na 1,5 miesiąca przed wyborami to podnosi. Zresztą podnosi również sprawę posadzenia drzewka, które miało miejsce 5 lat temu w parku Jana Pawła II w Działdowie. Radny Grzegorz Mrowiński, który jest również historykiem, przyznaje, że dotarcie do źródeł mówiących o przeszłości zarówno Herberta Koszowicza, jak i Jana Gerlacha wymagało czasu. To jednak, jak akcentuje radny Działdowa, nie zwalnia burmistrza z odpowiedzialności.
Jest to bardzo czasochłonne, ponieważ dokumenty nie są udostępniane w oryginale. Co więcej, one znajdują się w IPN-ie w Gdańsku, są przesyłane w formie cyfrowej do IPN-u w Olsztynie. Jest to procedura bardzo czasochłonna. Burmistrz przekonuje, że gdyby wiedział o przeszłości obu Niemców, sprawy potoczyłyby się inaczej. Nikomu w Działdowie nie jest bowiem na rękę, by upamiętniać nazistowskich zbrodniarzy. Przez 2 lata okupacji niemieckiej od 1943 do 1945 roku w sąsiednim, co prawda, ale na terenie obozu, w sąsiednim obozie dla matek z dziećmi przebywała moja babcia, moja mama, 4 mojego rodzeństwa oraz wychowane, którego rodzice przygarnęli w czasie pogromu wołyńskiego, z którego, prawda, przybyli do obozu w Działdowie. Zdaniem radnego Grzegorza Mrowińskiego całą sprawę można jeszcze wyprostować. Czego ja może oczekuję, mieszkańcy przede wszystkim oczekują słowa przepraszam od pana burmistrza. Nie może pan burmistrz się tłumaczyć w ten sposób, że to nie on powiesił tabliczkę, tylko zwala winę na pracownika agencji reklamowej, która tę tabliczkę wykonała. Kontrowersje związane z upamiętnieniem Niemców pozostawiły w cieniu pytanie o dalszą przyszłość budynków, w których Niemcy utworzyli obóz KL Soldau. Początkowo miało tu powstać hospicjum kierowane przez Caritas diecezji toruńskiej. Na przeszkodzie stanęły jednak pieniądze, a w zasadzie ich brak. Budynek to obecnie ruina, która grozi zawaleniem. Tragiczna historia KL Soldau może przyprawić o dreszcze. To był jeden z najokrutniejszych obozów, jakie założyli Niemcy. Także więźniowie, szczególnie księża, którzy tu przebywali, marzyli o tym, aby dostać się do Dachau. Bo Dachau to już właściwie w porównaniu z tym obozem to już był raj, to już były dobre warunki. To były najokrutniejsze warunki. Komendant tego obozu, Hans Krause, nie miał żadnych środków na utrzymanie tego obozu. Ponad 30 tysięcy ofiar śmiertelnych to również część historii tego obozu. Obozu, w którym szczególnie piętnowani byli księża i siostry zakonne. Można tu wspomnieć chociażby błogosławionego arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, błogosławionego biskupa Leona Wetmańskiego, czy błogosławioną siostrę Mieczysławę Kowalską, klaryską kapucynkę z Przasnysza. Przed paryską katedrą Notre Dame odsłonięto pomnik świętego Jana Pawła II. Uroczystości zorganizowanej z inicjatywy Polskiej Misji Katolickiej we Francji przewodniczył metropolita paryski ksiądz kardynał André Vantois. Obecni byli także księża biskupi z Polski oraz francuska Polonia. W wypełnionej po brzegi katedrze mszę świętą koncelebrowało 6 księży biskupów. Wśród nich delegat Konferencji Episkopatu Polski na uroczystość ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, i ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, oraz około 200 księży. Eucharystii przewodniczył metropolita paryski ksiądz kardynał André Vantois, członek Kongregacji do spraw biskupów i Papieskiej Rady do spraw rodziny. Bez wątpienia każdy z nas ma w pamięci obraz Jana Pawła II, który gdziekolwiek na świecie, otoczony niezliczoną rzeszą ludzi, przewodniczył mszy świętej. Wyprostowana postawa, skoncentrowana twarz dawały znak głębokiego życia duchowego i budowały taką ciszę i skupienie, jakim może się pochwalić niewiele zgromadzeń. Monument przedstawia świętego Jana Pawła II w szatach liturgicznych skupionego na modlitwie. Statua z brązu, mająca ponad 3,5 metra wysokości i ważąca 1,5 tony, stanęła na skwerze Jana XXIII przy katedrze Notre Dame. Pomnik będzie ustawiony naprzeciwko bocznych drzwi tak zwanego wyjścia od strony południa, a drzwi nazywają się drzwiami świętego Stefana. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił symbolikę punktu zero, który znajduje się przed katedrą Notre Dame w Paryżu, od którego mierzy się odległość do innych miast francuskich i europejskich. Z powodu jego wyjątkowej roli, odległości, które się od tego punktu mierzy, nie liczą się tylko w kilometrach, ale również sercem i pamięcią przeszłości. Odsłonięcia pomnika dokonała m.in. mer Paryża Anne Hidalgo. W postaci Jana Pawła II to najpierw jego wkład w wolność w Europie i na świecie. Przemierzał niestrudzenie naszą planetę. Wszędzie zanosił przesłanie o prawach człowieka i godności należnej każdemu bez względu na jego wiarę czy przekonania.
Pomnik to dar rzeźbiarza Zuraba Karateliego, prawosławnego Rosjanina gruzińskiego pochodzenia, który go wykonał. W ten sposób chciał on wyrazić swoją wdzięczność za rolę odegraną przez Jana Pawła II w obaleniu sowieckiego totalitaryzmu, mówi ksiądz infułat Stanisław Jesz, rektor polskiej misji katolickiej we Francji. Użyczony samą postacią, jego humanizmem, jego również wielkością w obronie praw człowieka. On jako prawosławny, deklarujący się wierzący, chciał właśnie ofiarować ten pomnik. Na uroczystość przybyło wielu Polaków i mieszkańców Paryża. Tak, jestem w Paryżu, mieszkam od 50 lat i dla mnie to jest ogromne wydarzenie, ogromne, bo jestem katoliczką, wierzącą, praktykującą. Dla mnie osobiście wystawienie pomnika jest bardzo ważne ze względu na to, że jestem pokoleniem JP2, urodziłam się w tym czasie. A druga sprawa, jest bardzo osobą wierzącą, jak również moja rodzina. W tym momencie, kiedy jest tyle wojen, nienawiści, to dobrze, że Kościół katolicki przywołuje postać Jana Pawła II i te podstawowe wartości tolerancji, miłości bliźniego, te wszystkie wartości, w które wierzył święty Jan Paweł II. Na cokole pomnika wyryto fragment z homilii z inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II z 22 października 1978 roku sprawowanej na placu świętego Piotra. Bracia i siostry, nie bójcie się przyjąć Chrystusa. Nie bójcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej mocy. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Są tu także słowa wypowiadane przez świętego papieża z okazji różnych uroczystości, które niosły pokój. Nie wojnie. Wojna nigdy nie jest nieuchronna. Wojna zawsze jest porażką ludzkości. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. Przeważająca część Europy, w tym Polska, pod wpływem rozległego wyżu, którego centrum znajduje się nad Rosją. Niże i fronty atmosferyczne w rejonie Wysp Brytyjskich, Skandynawii oraz Muszy Śródziemnego i Czarnego. Wietrznie i mokro zapowiada się nad Skandynawią, a także w Atenach. Na wschodzie zimowo, zaledwie 2 stopnie powyżej zera. W Paryżu i Londynie około 17-18, a w Madrycie blisko 23. A w Polsce? W ciągu dnia bez opadów. Na przeważającym obszarze kraju sporo pogodnego nieba. Zachmurzenie umiarkowane do małego. Więcej chmur tylko w rejonie Pomorza, Mazur oraz rano podczas ustępowania mgieł w centrum i na południu kraju. Temperatura od 7-8 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podlasiu do 14 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z południa. Niewielki spadek ciśnienia, a na barometrach w Warszawie około 1031 hektopaskali. A teraz więcej szczegółów. Zapraszam.